Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o sianowskich nagrodach Rybogryfy. Moim gościem jest burmistrz gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, wczoraj odbyła się uroczysta gala, na której rozdano te rybogryfy, nagrody dla zasłużonych w gminie i mieście Sianów. Ja chciałem zapytać o to, w jaki sposób są one przyznawane. Czy to jest jakaś kapituła, czy to może pan osobiście podejmuje decyzje? Jak te osoby są wybierane? Ojej, i znowu będzie, że burmistrz podejmuje niektóre decyzje sam. Tak żartując, nie. Zaczniemy od sportowych, bo sportowe mają najdłuższą tradycję. Pewnie już kilkudziesięcioletnią i sportowe są zawsze wybierane przez Gminną Radę Sportu, więc tutaj mamy jakby najprostszy sposób. Jest powołana Gminna Rada Sportu, więc kto jak nie osoby związane ze sportem mają wybierać te sportowe nagrody. Natomiast dwie inne to już bardziej wewnętrznie w urzędzie, oczywiście nie ja sam, ale czy z zastępcą, czy z osobami związanymi z promocją, czy z inwestycjami wybieramy spośród tych, którzy nam się wydają najaktywniejsi w ostatnim roku, albo w związku z tymi, którzy robią coś najbardziej z rzeczami najbardziej spektakularnymi, więc niestety nie ma kapituły, ale myślę, że po takim sygnale ostatnio, i to jest bardzo mądry sygnał, na pewno do nagród społecznych będziemy włączać Komisję Rady Miejskiej Społeczno-Oświatową. Mhm. A sami kandydaci... Ja tylko dodam, że to nie jakieś negatywne sygnały, że coś jest nie tak, tylko sygnały dotyczące tego, że być może faktycznie ten czynnik społeczny, czyli Rada Miejska, też powinna uczestniczyć w niektórych elementach. Ale to już w kolejnym roku. A sam wybór, czy to jest taki wybór ciężki, że pan burmistrz czy osoby z Rady Sportu mają wybór, myślą długo? Czy to jest takie oczywiste, że od razu przychodzi wam do głowy ktoś, kto się wyróżnił w roku poprzednim i po prostu jest to wybór bardzo oczywisty dla was? Znaczy, tu chyba trzeba byłoby o każdych oddzielnie mówić. Zaczęliśmy od tych sportowych. Sportowe to... No, jesteśmy gminą, w której jest wiele wydarzeń ciekawych, wiele też sukcesów sportowych, więc zaczynając od wydarzenia. W zeszłym roku mieliśmy dwa razy Mistrzostwa Polski w badmintonie. Jedne młodzików, drugie seniorów do tych kategorii oldboyowych. Aż więc które wydarzenie jest ciekawsze? No, trzeba wybrać z dwóch. Mamy tak, dobry klub badmintona, który ma medale Mistrzostw Polski Kometa, ale mamy też jeździectwo i galant skip. No i znowu trzeba wybrać jakiś klub. No i w końcu zawodnik. Tu akurat chyba było najmniej problemów, bo Martyna Kowalczyk ma dwa złote medale Mistrzostw Polski, więc tu w badmintonie oczywiście, w deblu i mikście, to tutaj raczej nie było problemów z wyborem. Więc w sporcie zawsze, zaczynając od sportu, znowu powtórzę, w sporcie zawsze jest więcej ciekawych zdarzeń, sukcesów czy osób, klubów niż tych nagród, a założyliśmy sobie, że nie będziemy dawać nie wiadomo ile, tylko w każdej z kategorii 3, żeby te rybogryfy też miały jakąś wartość, żeby to nie było tak, bo rozdajemy. Zresztą sama nagroda, ona nie jest finansowa, jest bardziej prestiżowa, jest też to pięknie wykonany przez Beatę Orlikowską rybogryf. Już samo to nadaje rangę moim zdaniem tej nagrodzie. Jeśli chodzi o społeczne, to tutaj zawsze jest najwięcej chętnych czy kandydatów, bo nagrody społeczne to jednak bardzo taki szeroki zakres, bo to i kultura, i oświata, to i działalność charytatywna, więc tutaj mamy zawsze z kogo wybierać. I też udaje się, tak patrząc teraz, podzielić to na bardzo różne elementy, bo przecież mamy i artystę, mamy i kogoś, kto jest przedsiębiorcą, ale jednak wspiera organizację różnych wydarzeń charytatywnych, więc możemy znowu mówić o tym, że staramy się gdzieś tam sięgnąć po każdy element. Jeśli chodzi o gospodarcze, to tu widać z punktu widzenia samorządu, a uważam, że dobrze współpracujemy z przedsiębiorcami. Czasami ktoś, nawet z Sianowa ludzie, mieszkańcy, ale też z zewnątrz nie wie, że Sianów to też jest dość ciekawie rozwinięta gospodarka. Jest wiele firm, które się rozwijają, są u nas umiejscowione i się rozwijają, więc tutaj też mamy zawsze z kogo wybrać. Tym razem wybieraliśmy tych, którzy albo coś nowego wprowadzili, jak mynia, pierwsza mynia w Sianowie, która jakby elementami się rozbudowywała. Jak firma Arka, która postawiła bardzo dużą nową halę rozwijając się, czy jak firma Kaja, która
jakby w Kaliszewicach troszeczkę z boku funkcjonuje, się rozwija, ale jest świetną firmą, która do kamperów najczęściej, ale nie tylko, tapicerkę szyje, o której pewnie nikt z nas nie wie, bo kontrakty ma często, najczęściej nie w Polsce, ale też już podjęła decyzję o rozbudowie, zatrudnia ponad 50 osób i podjęła decyzję o kolejnej hali, o kolejnej rozbudowie, więc tu też mamy z kogo wybierać, ale chyba jedna rzecz, może od tego powinniśmy zacząć rozmowę. Dwa inne białe rybogryfy. Tak, o to też chciałem zapytać. To taka kategoria, można powiedzieć, pośmiertna, czyli osoby, które odeszły, a które zostały uhonorowane właśnie tymi białymi rybogryfami. Kto to był w tym roku? To nie jest tak, że co roku. Akurat podsumowaliśmy pewien etap. Być może dlatego, że jedna z osób, które otrzymały, czy żona tej osoby, zmarła w zeszłym roku. To Grzegorz Grygiel odbierała, pani Irena, jego żona. Natomiast jakby pamiętając o Grzegorzu, działaczu sportowym, ale też radnym, społeczniku, no nie mogliśmy nie wspomnieć, nie przypomnieć osoby, która zmarła kilka lat temu, Tomka Waleńskiego, który też był działaczem sportowym, też był trenerem, miał klub kickboxingu w Sianowie, ale też był przecież znanym sportowcem, więc te dwa rybogryfy, które odbierały żony, to nałożenie się, Marta, Tomka żona też jako druga osoba, to nałożenie się kilku lat, ale chyba, no myślę, że to były najważniejsze, to był taki najważniejszy moment, dać te rybogryfy, żebyśmy pokazali, że o tych osobach, których nie ma wśród nas, staramy się w taki uroczysty sposób pamiętać. Już powiedzieliśmy pokrótce o wszystkich kategoriach i nagrodach, powiedzieliśmy o białych rybogryfach, ale jeszcze chciałem wrócić do sportu, bo dwie nagrody z trzech dotyczą badmintonu. Można powiedzieć, że to jest taka dosyć w Polsce niszowa konkurencja, natomiast w Sianowie wiodąca. Akurat w tej gminie tak dużo się dzieje w związku z badmintonem. Po pierwsze, mamy jakby dwie odrębne grupy. Kiedyś to była jedna grupa, teraz są dwie odrębne grupy, które promują badminton, bo to jest UKS Kometa Sianów i osoby związane z Marcinem Grzywaczem. Po drugie, wieloletnie tradycje. Po trzecie, to z Sianowa, może niewiele osób pamięta, wywodzi się Darek Zięba, czyli jeden z lepszych kiedyś badmintonistów polskich, to w Sianowie mieszka i pracuje Robert Kowalczyk, czyli prywatnie tata Martyny, ale też trener reprezentacji Polski w badmintona, więc bardzo dobry badmintonista. Też mamy Dorotę Grzejda, która w tych już takich oldboyowych kategoriach często zdobywa medale Mistrzostw Europy czy Świata, więc tak, może nie jest to dyscyplina najbardziej popularna, natomiast w Sianowie jest świetnie rozwinięta i to jest dyscyplina, która ogólnie rozwija. Nie wszystkie dyscypliny są na tyle ogólnorozwojowe jak badminton. Cieszę się, że akurat ta, ale żebyśmy nie spłycali Sianowa do badmintona. Nasz problem w gminie polega czasami na tym, że nie wesprzemy każdej dyscypliny sportu w taki sposób, jakbyśmy chcieli, przede wszystkim dlatego, że tego mamy za dużo. I różne inne. Piłka nożna dziewczyn, piłka nożna mężczyzn i to kilka klubów. Teraz mamy fajnie rozwijającą się, choć nową dyscyplinę w Sianowie, piłkę ręczną dziewczyn w juniorkach, mistrzynie województwa zachodniopomorskiego, więc już coś, ale też młody na rybek i fajna praca w jednej ze szkół przede wszystkim, ale myślę, że też z innych szkół będą coraz częściej dziewczyny chciały grać w piłkę ręczną. Mamy też tenis stołowy dziewczyn i chłopców, mamy też judo, mamy też jeździectwo z... Ojej, Paweł Spisak to chyba czterokrotny olimpijczyk, jeśli nie pięcio. A jeżeli jeszcze nie pięć, to na pewno za kilka lat będzie to piąta olimpiada, więc tego sportu mogą nam w wielu miejscach i gminach zazdrościć. No z drugiej strony chciałoby się jeszcze bardziej wspierać sport, ale nie ma chyba z czego. No nie mamy tak dużego budżetu. Jeszcze nie ma się takiego budżetu, może ktoś, no może chyba się długo zmieni. Nie będzie tak duży, żeby wspierać. Jeszcze o tą kategorię społeczną chciałem zapytać, bo tutaj widzę, że te nazwiska to nie są wszystkie nazwiska osób, które mieszkają w Sianowie, natomiast są to też przyjaciele Sianowa, osoby, które wspierają gminę różnymi działaniami, więc takie również osoby doceniliście. Od jakiegoś czasu jesteśmy gminą, która jest otwarta na współpracę i to działa w dwie strony, bo zdarzały się akcje charytatywne, gdzie ktoś do nas przychodził, offroadowcy szczególnie, mówili, pomagamy komuś spoza gminy, ale robimy to tutaj, jak najbardziej, bo jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba to robić. A wszyscy pewnie wiedzą, że w Sianowie tych akcji jest dużo. I w drugą stronę działając, mamy sytuację, w której ktoś przychodzi do nas. Mamy byłego już komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, pana Dariusza Sienkiewicza, ale nowy komendant też. Po ostatniej rozmowie wiem, że będzie nas wspierał, więc tu podziękowaliśmy na ręce pana Dariusza Sienkiewicza, ale myślę, że działania otwarte, takie szczególnie związane z historią 1 sierpnia, z inscenizacją, która w Sianowie nie byłaby tak ciekawa, gdybyśmy mieli tylko rekonstrukcję.
gdyby nie było części oficjalnych, gdyby nie byłoby apelu pamięci, gdyby nie było odpowiedniej uroczystej warty honorowej, gdyby nie było salwy honorowej, więc te elementy, za które też chcieliśmy podziękować komuś, kto przecież nie musiał nam pomagać, bo to nie jest to typowe działanie wojskowe. A z innej strony mamy Artura Piątka i jego mini browar Kowal jakby za nim, ale Artur Piątek, który nie dość, że podczas Dni Ziemi Śląskiej możemy kupować piwo sianowskie, czyli okazjonalne piwo, a dodatkowo, a może przede wszystkim, od wielu lat wspiera Śląską Fundację Jesteśmy Razem, bal Śląskiej Fundacji, ze względu na to, że może w Sianowie nie ma takich warunków, odbywa się w Koszalinie, w Kowalu. Fundacja zbiera potężne pieniądze i pomaga mieszkańcom w trudnej sytuacji, więc skoro widzimy, a też z drugiej strony wiele osób widzi, że my jesteśmy gminą naprawdę otwartą na wiele ciekawych inicjatyw czy współpracę, to trudno takich osób z zewnątrz nie doceniać. Naturalne, nie dzielimy się na to, nie wiem, do Góry Chełmskiej czy w drugą stronę gdzieś, tylko tam, gdzie tylko można, to my współpracujemy i chyba to ma dobry odbiór na zewnątrz i w gminie pewnie. Jak państwo słyszą, w gminie Sianów jest wiele osób, wiele firm, instytucji, które warto docenić i nagrodzić. I właśnie takie nagrody były wczoraj rozdane w kinie Zorza podczas gali rozdania rybogryfów, czyli tych nagród sianowskich. I o nich dzisiaj rozmawialiśmy. Moim gościem był Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.